Dobry wieczór Państwu. Z tej strony Jan Pabisiak, wiceprzewodniczący Forum Młodych Dyplomatów do Spraw Zewnętrznych. Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu na żywo i rozmowie z Katarzyną i Zbigniewem Pisarskimi. Katarzyna Pisarska obecnie zarządza Europejską Akademią Dyplomacji. Zbigniew Pisarski natomiast jest obecnie prezesem Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Natomiast zarówno pani Katarzyna, jak i pan Zbigniew przewodniczyli Forum Młodych Dyplomatów w pierwszych latach jego istnienia, w latach 2002-2008. I takie pierwsze pytanie do was, Kasiu, Zbyszku. Chciałbym zapytać was, co było początkiem waszej kariery zawodowej? Zbyszek, zacznij. Są takie trudne pytania, nie wiem. To słowo kariera zawsze jest bardzo, bardzo takie trochę onieśmielające. Ja staram się być skromnym człowiekiem, więc staram się go też unikać. Natomiast ja myślę, że początkiem działalności, bo tak bym to określił, zarówno w moim życiu zawodowym, jak i przestrzeni akademickiej, no była po prostu chęć dołożenia swojej cegiełki do życia wspólnocy, która mnie w danym momencie otaczała. Ja pamiętam, jak rozpoczynałem studia w Łodzi, jeden z profesorów mi powiedział coś takiego: panie Zbyszku, dyplomacji nie uprawia się pomiędzy Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim, uprawia się ją między stolicami. Parę miesięcy później już byłem w Warszawie. No i jak się przeniosłem do Warszawy, to tak się zastanawiałem, no dobrze, no to myślę o tej dyplomacji, marzę o tym, żeby się zajmować dyplomacją, żeby zostać dyplomatą. No to gdzie tutaj się przybliżyć do tematyki? Nie pochodzę, ani ja, ani Katarzyna, nie pochodzimy z rodzin dyplomatycznych, w związku z czym no, chcieliśmy jakoś się, a przynajmniej w moim przypadku, przybliżyć do tematu. No i zacząłem się rozglądać za organizacjami, które w jakiś sposób formowały przyszłych dyplomatów. Słyszałem o ISEC-u, słyszałem o ELSie, no ale jakoś nie mogłem znaleźć organizacji, która zajmowała się polityką zagraniczną, a przynajmniej nie byłem w stanie takiej zidentyfikować. I od słowa do słowa stwierdziłem, no dobrze, no to trzeba sprawę wziąć w swoje ręce i być może tutaj z własną inicjatywą się pojawić. A ponieważ gdzieś w międzyczasie pomagałem Kasi zresztą w organizacji konferencji międzynarodowej, która się nazywała Europejskie Dni Studenta, to pamiętam, że miałem taki zbiór, wtedy jeszcze RODO nie było, zbiór kontaktów do uczestników tego wydarzenia, którzy byli rozsiani po całej Polsce, a interesowali się już wówczas polityką zagraniczną, no to rozesłałem do nich takie już właściwie trochę jako samozwańczy pierwszy przewodniczący FMD, wysłałem do nich zaproszenie do przystąpienia do organizacji właśnie ambitnie nazwanej od samego początku Forum Młodych Dyplomatów, że zapraszamy, przystąp, dołącz się, a będziesz brał udział w tym, robił to i tamto. No i ku mojemu, nie wiem, może czy zdziwieniu, ale odzew był dość duży. I chwilę później, mówimy teraz o przełomie 2001-2002 rok, chwilę później wysłałem pierwszy list jako przewodniczący Forum Młodych Dyplomatów. Ten pierwszy list był, no tutaj już może nie był to przejaw skromności, był do minister do spraw europejskich w owym czasie, pani profesor Danuty Hibner, ona była szefową UKIE, była taka instytucja, która wprowadzała Polskę do, zintegrowała z Unią Europejską. No i napisałem do pani minister w kilku zdaniach, że powstała taka nowa organizacja, chcielibyśmy się z panią minister spotkać, dla pani wygody proponujemy, żeby spotkanie odbyło się w ministerstwie, będzie pani blisko, a dla nas nobilitująco. No i ku mojemu zdziwieniu, a być może potem to rozbudziło apetyt, pani minister się zgodziła, zaprosiła nas, potraktowała nas zupełnie poważnie. Miesiąc później było spotkanie z ministrem spraw zagranicznych, wówczas ministrem Cimoszewiczem, gdzie grupa spotkała się face to face po dwóch stronach stołu. Po jednej byli dyrektorzy departamentów z MSZ-u, po drugiej stronie członkowie Forum Młodych Dyplomatów. I tak to się zaczęło.
Natomiast ja tutaj mogę tylko dodać, że ja początkowo ten pierwszy rok działalności forum obserwowałam trochę z takim dystansem, bo sama byłam zaangażowana w wiele projektów studenckich i też byłam w tym czasie na studiach w Brugi, ale byłam zadziwiona, jaka wielka energia wśród młodych studentów polskich była wokół tego projektu Forum Młodych Dyplomatów. Jak wróciłam z Brugi, to też w pełni się zaangażowałam w ten projekt i po 2 latach szefowania organizacji przez Zbyszka w 2004 roku przejęłam na kolejne 4 lata, a więc 2 pełne zarządy forum. I wówczas forum bardzo szybko rosło, bo stworzyliśmy po raz pierwszy oddziały, które teraz znacie, tak? W miastach one funkcjonują, mają swoje własne programowanie. Stworzyliśmy wówczas szereg różnych programów, czy program wschodni, europejski, programy tematyczne, takie programy, które angażowały dyplomatów akredytowanych w Polsce do kontaktów, do spotkań z nami. I faktycznie z organizacji, która miała kilkadziesiąt osób, właściwie doszliśmy w okolicy 2006 roku do prawie 200 członków. I to był taki moment naprawdę takiego przekonania, że to będzie instytucja, która no nie zniknie, tak? Że rozwinie się. I dzisiaj myślę, że z ogromną dumą mam ze Zbyszkiem patrzymy 20 lat później, jak ona nie tylko przetrwała, ale faktycznie przeszła przez wiele różnych etapów rozwoju, w tym też bardzo dużej internacjonalizacji, angażowania się w duże projekty międzynarodowe, w tym misje obserwacyjne, gdzie członkowie forum jeżdżą, ale co najważniejsze, ona przyciąga wciąż to młode pokolenie i ponieważ dzisiejsze spotkanie jest takim spotkaniem pewnie przede wszystkim dla osób, które myślą, czy dołączyć do Forum Młodych Dyplomatów, tak, to muszę przyznać, że Forum Młodych Dyplomatów no, przyniosło nam no, niezwykłe doświadczenie. Nie tylko poznawania wspaniałych ludzi, inspirujących ludzi, nawiązywania przyjaźni, które do dzisiaj trwają. My się spotykamy jako Rada Programowa Forum często, czy online, czy osobiście i z takim wielkim sentymentem wspominamy te lata, gdzie pracowaliśmy tak ciężko pro bono jako studencka inicjatywa, ale to było naprawdę wspaniałe, formujące lata, ale też pozwoliły nam uzyskać takie umiejętności miękkie, jak związane z przywództwem, z komunikacją, z organizacją, z zarządzaniem i to potem wszystko, co wdrożyliśmy już w instytucje, którym dzisiaj zarządzamy, czy to jest Europejska Akademia Dyplomacji, czy to jest Fundacja Kazimierza Płaskiego, to są właśnie doświadczenia wyniesione z Forum Młodych Dyplomatów. Więc to jest nie tylko inwestycja w wspaniały networking, w przyjaźnie, wspólne zainteresowania, ale też wielka inwestycja w takie umiejętności miękkie, które potem zawodowo Oj, coś. Nie wiem, czy Kasia ucięło. Jakaś mała usterka techniczna widzę. Coś tam. Ktoś się chciał dołączyć może do spotkania. Tak, tak, tak. Pewnie zaraz Kasię przywróci. Natomiast ja bym też dodał, że tak jak w różnych sektorach buduje się. Tak, jesteśmy? Nie wiem, czy. Ja jestem, więc jakby słyszę klarownie, ale Kasi nadal nie widzę. No, chyba zaraz gdzieś tu do nas pewnie dołączy. Ciekawe, bo chyba widzę Kasię na Facebooku, ale nie na Zoomie. Jakiś chochlik chyba się nam wdarł.
Janek jest chyba wyciszony. Tak, już patrzę. Chwileczkę. O, jest. Dobrze. O, chyba jest i Kasia. Jest, super. Witam serdecznie. Przepraszam, ale no niestety coś z internetem poszło nie tak. Jasne. O. Mam nadzieję, że to nie ten sam złośnik co ostatnio, bo ostatnio nasz kochany piesek przegryzł kabel światłowodowy w domu. Nie wiem, czy... Mam nadzieję, że teraz to nie nastąpi. Nie wiem dokładnie, w którym momencie przerwało, ale chyba po opisywaniu, jak właśnie forum wpłynęło na wasze doświadczenia późniejsze i na wasze przyjaźnie i też model dowodzenia waszej. Wiesz, Janku, forum to jest, niektórzy żartują sobie, że to jest rodzina, ale jest w tym wiele prawdy, bo jeżeli patrzeć na to, że my przystępując do forum byliśmy poszczególnymi indywidualnymi osobami, to po niecałym roku byliśmy już małżeństwem, ale to tak pół żartem, pół serio, ale faktycznie z forum powstało całkiem wiele rodzin i sporo dzieci, dosłownie i w przenośni. Natomiast to, co Kasia zwróciła uwagę, że relacje, które powstają w forum, czyli ten kapitał ludzki, to jest fundament, na którym można budować zarówno swoją karierę zawodową w administracji publicznej, ale również w innych sektorach. I ja powiem szczerze, że po niespełna 20 latach pracy w przestrzeni, powiedzmy, nazwijmy to dla dobra wspólnego, czyli w sektorze organizacji pozarządowych, przede wszystkim budując Fundację Pułaskiego, jestem też aktywny w przestrzeni biznesowej. I muszę powiedzieć, że te relacje i te doświadczenia, umiejętności, które przez 20 lat budowałem w przestrzeni właśnie niekomercyjnej, one mają również olbrzymie zastosowanie w przestrzeni komercyjnej. I to mówię też z pełną świadomością, że szereg osób, które przystępują do rekrutacji do Forum Młodych Dyplomatów, no na dzień dzisiejszy myślą, że będą dyplomatami. Ale rzeczywistość to zweryfikuje i pewnie większość z nich jednak nie dotrze do gmachu na szucha jako etatowi pracownicy, co nie znaczy, że te umiejętności im nie będą przydatne, co nie znaczy, że nie będą pracowali w przestrzeni międzynarodowej, bo szereg absolwentów FMD to są osoby, które pracują w korporacjach międzynarodowych, w organizacjach międzynarodowych. Organizacje międzynarodowe oczywiście bliższe już są dyplomacji, sensu stricte, natomiast pracują w różnych międzynarodowych środowiskach i czują się dzięki temu doświadczeniu, które zdobyły w FMD, czują się po prostu tam swobodnie i zazwyczaj się wyróżniają. I powiem wam, że jak spotykamy członków FMD czy alumnów FMD, no to właściwie to są niekiedy najbardziej odległe miejsca na świecie. Poczynając od wielu absolwentów, których spotkaliśmy, wielu alumnów, których spotkaliśmy czy w Stanach Zjednoczonych, bo mówiąc tu już precyzyjnie, po Piotrka Busztę, którego spotkaliśmy w Australii w ambasadzie. I te osoby, można powiedzieć, one są gdzieś takimi czasami anonimowymi duchami, które po prostu wspierają działania innych osób z FMD. I ja niejednokrotnie odczuwam to, że na przykład współpracując z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, mam dosłownie odczucie i często to jest z imienia i z nazwiska, że ktoś podchodzi, ktoś sygnalizuje, wiecie, ja to byłem kiedyś tam 10 lat temu w FMD, my się minęliśmy, nie znamy, ale widziałem tutaj wasze pismo, no i tam sprawiłem, że ono leży na samej górze wszystkich podań. I tego rodzaju network to jest to coś, co sprawia, że absolwenci, że alumni FMD mają dużo większe szanse odnieść sukces w życiu i sukces w życiu publicznym, jak i sukces w życiu prywatnym, bo czym dalej idziemy w życie, tym bardziej ukierunkowują się nasze zainteresowania, a FMD to już jest jakaś kwintesencja tego, co chcemy w życiu robić, jakimi tematami chcemy się zajmować i dlatego dobrze mieć w pobliżu osoby, które myślą podobnie i po to jest FMD. Ja może tylko dodam, że to, co niezwykłe jest w forum, to, że naprawdę to jest taka modelina. Myślę, że nadal tak jest, że przychodzą nowi członkowie i oni z tej modeliny kształtują, robią coś, co akurat spełnia ich oczekiwania,
ale też pozwala im właśnie te umiejętności miękkie kształtować, więc forum jest tym, czym są jego członkowie i ten dobór właśnie tych członków i osób zainteresowanych, zafascynowanych sprawami międzynarodowymi też tworzy taki bardzo fajny klimat od bardzo, bardzo wielu lat. Znaczy ja tutaj może dodam, że właśnie trudno nam trochę zakwalifikować forum do jednej szuflady, bo jednocześnie jest to organizacja dość inkluzywna, a jednocześnie daje elitarne możliwości. I tak jak mówicie, mimo dyplomatów w nazwie, tak samo są u nas osoby, które interesują się i zapewne będą dalej i szły w kierunku czy to obronności i bezpieczeństwa, czy kultury, czy nauki języków, czy samej dyplomacji, czy pracy w organizacjach międzynarodowych. Czy biznesu. Jeszcze raz? Czy również biznesu międzynarodowego. Chciałem zapytać tutaj o wasz dalszy rozwój w życiu, czyli jak zaczynały się wasze obecne największe projekty, czyli Europejska Akademia Dyplomacji i sama Fundacja Pułaskiego? No to ja mogę powiedzieć, że one wychodziły w linii prostej tak naprawdę z Forum Młodych Dyplomatów, dlatego że w którymś momencie przy mojej drugiej kadencji 2006, no już właściwie nie, 2004, przepraszam, to pierwsza kadencja, pojawiły się pytania o kwestie doszkalania członków Forum Młodych Dyplomatów. A więc bardzo ważne pytanie, że oprócz tego, że spotykamy się z ministrami, spotykamy się z dyplomatami, prowadzimy dyskusje eksperckie, również publikujemy, bo w tych pierwszych latach też szereg publikacji dotyczących polityki zagranicznej Polski wydaliśmy, to jest pytanie, jakie forum daje, jaką inwestycję w swoich członków forum proponuje. I oczywiście jedną z takich oczywistych inwestycji były szkolenia członków Forum Młodych Dyplomatów i to był pomysł Zbyszka, częściowo z pomocą Daniela Prędkopowicza. Stworzyliśmy taki format, który początkowo miał być tylko i wyłącznie dla członków forum, który się nazywał Akademia Młodych Dyplomatów. I w którymś momencie ktoś w czasie budowy jakby całej struktury tego programu, ktoś zasugerował z zarządu, no to może w takim razie pozwolimy również na rekrutację osób, które nie są z forum, skoro ten program już tak ładnie zaczyna wyglądać. I oczywiście wysłaliśmy znów e-maile, bo wówczas tylko e-mailami się człowiek komunikował. To były jeszcze czasy, kiedy Facebook nie istniał w Polsce. Nie, muszę zaznaczyć, jeszcze plakaty doszły do tego. Plakaty doszły, to były plakaty, tak. Facebooka nie było, mediów społecznościowych nie było, więc był albo e-mail, albo plakat. To były dwie sposoby, żeby dotrzeć do studentów. I wysłaliśmy i ku naszemu wielkiemu zdziwieniu okazało się, że ponad 700 osób się zgłosiło na program Akademia Młodych Dyplomatów w 2004 roku. I jakby no z tego pierwszego programu i z tego pierwszego doświadczenia potem powstała Europejska Akademia Dyplomacji, bo AMD dało nam te pierwsze podstawy i bardzo istotny obszar właśnie szkolenia polskich studentów, polskich liderów, a z czasem oczywiście zaczęliśmy patrzeć na świat, zacząć patrzeć na to, jak możemy nie tylko współpracować z liderami z całego świata, ale również ich szkolić, z nimi organizować różnego rodzaju projekty i tak oficjalnie Europejska Akademia Dyplomacji powstała w 2007 roku, a więc znów to doświadczenie bezpośrednio z forum wyniesione przeszło na Europejską Akademię Dyplomacji. Dzisiaj od wielu lat, od prawie 20 lat Europejska Akademia Dyplomacji oferuje pełne stypendia członkom Forum Młodych Dyplomatów. Myślę, że to warto też podkreślić, bo to jest jeden z takich wymiernych faktycznie dodatkowych korzyści z bycia członkiem Forum Młodych Dyplomatów, że my mamy co roku od 5 do 7 członków Forum Młodych Dyplomatów w naszym głównym programie rocznym właśnie Akademii Młodych Dyplomatów, ale też współpracujemy w szeregu różnych innych projektach przy różnego rodzaju też międzynarodowych platformach, więc ta współpraca jest kontynuowana również z tego powodu, że z ogromnym sentymentem i nostalgią ja wspominam i te lata, kiedy kształtowało się te pierwsze lata w forum, ale również jestem wdzięczna za te umiejętności, które wyniosłam z tego doświadczenia, które przydają mi się dzisiaj.
Dziękuję Ci bardzo. Zbyszku, powiedz coś o Fundacji Kazimierza U mnie trochę ścieżka była taka może nieco nietypowa, ale to każdy ma pewne indywidualne predyspozycje do pracy w określonym środowisku. Ja będąc w początkowych latach rozwoju Forum Młodych Dyplomatów, no też chciałem jak najwięcej zdobywać kompetencji, które by mnie przybliżały do pracy w dyplomacji. I sprowadziło się to do tego, że odbyłem szereg staży i praktyk. To były praktyki w ambasadzie polskiej w RPA, w Waszyngtonie, w kancelarii premiera, w kancelarii prezydenta, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. No, mniej więcej rok czasu spędziłem na pracy w administracji publicznej. No i mój wniosek był po tym czasie no, zasadniczo taki, że nie chcę być urzędnikiem państwowym. Ale tak jak powiedziałem, to ze względów, powiedzmy, no, na mój profil, temperament, powiedzmy. I miałbym kłopot podporządkować się. Natomiast nie zmieniło to mojego zainteresowania tematem polityki zagranicznej. No i zadałem sobie wówczas pytanie, jak mogę realizować nadal moją pasję do polityki zagranicznej, nie będąc sensu stricte urzędnikiem służby zagranicznej, a nadal kontynuować te zainteresowania. No i tak krok po kroku powstała myśl, czemu by nie powołać ośrodek NGO zajmujący się polityką zagraniczną, może już nie dedykowany tak jak Forum Młodych Dyplomatów do osób będących jeszcze w trakcie studiów, natomiast już w jakimś sensie budujący partnerską relację z administracją publiczną w charakterze ośrodka doradczego. Do dziś uważam, że ta przestrzeń jest ciągle nie w pełni wypełniona ośrodkami analitycznymi w Polsce. To wynika trochę z tradycji, trochę jeszcze z braku przyzwyczajenia administracji publicznej do korzystania z wsparcia ośrodków analitycznych nierządowych, ale też i same ośrodki też są jeszcze dość słabe, bo niestety powiedzmy filantropia w tym obszarze jeszcze nie jest u nas tak dojrzała jak w krajach chociażby anglosaskich. Natomiast no, efekt tego był taki, że można powiedzieć stworzyłem sobie samodzielnie miejsce pracy, które po dziś dzień daje mi możliwość realizowania siebie w polityce zagranicznej, daje mi możliwość no, samodzielnego decydowania o kierunkach badań, zainteresowań, pracy, a jednocześnie daje mi możliwość bycia w partnerskich relacjach zarówno z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jak i z Ministerstwem Obrony. No daleko, daleko nie szukać. No wczoraj z Kasią byliśmy właśnie w gmachu na Szucha i tam z kierownictwem, również pewnym młodzianinem się spotykaliśmy, no z panem ministrem. Więc ta możliwość samodzielnego stworzenia sobie miejsca pracy w tym obszarze też jest jak najbardziej w zasięgu członków Forum Młodych Dyplomatów. Ja bym powiedział, że forum z mojej perspektywy, tak jak obserwuję losy członków organizacji, to stało się pewnego rodzaju inkubatorem. Inkubatorem zarówno pomysłów, projektów, ale i też szeregu innych organizacji, które wyłoniły się, że tak powiem, w tym środowisku, gdzie pierwsi członkowie się poznali. I taka jest rola w moim odczuciu Forum Młodych Dyplomatów. Zainspirować, dać możliwość do poznania się ludziom, trochę uformowania swoich umiejętności w pewnym obszarze, no, pewnego rodzaju narzędzia do tego, żeby móc realizować swoje pasje i przedsięwzięcia. A co, kto z tego konkretnie potem już przełoży, czy na pracę zawodową, czy na inne inicjatywy, no to już tak naprawdę nie ma tutaj ograniczeń i to jest piękne w Forum Młodych Dyplomatów. Dobrze. Bardzo Wam dziękuję za te odpowiedzi. Chciałem Was zapytać jeszcze o jedną kwestię, mianowicie w przyszłym roku, pod koniec przyszłego roku Forum Młodych Dyplomatów będzie już istniało 20 lat tak naprawdę. I chciałem Was zapytać, czy jak kończyliście swoje kadencje jako przewodniczący w tych pierwszych latach, to czy Wasza wizja forum w jakiś sposób została wzbogacona albo zmieniona obecną działalnością forum? Czy obecne forum jakoś różni się od tego, co przewidywaliście opuszczając już zarząd?
Ja może do tego się odniosę, bo byłam jakby po Zbyszku, tak, przewodniczącą, i to był taki moment, w którym bardzo się martwiliśmy, czy forum przetrwa bez nas, no bo jednak my traktowaliśmy od samego początku forum jako wręcz nasze dziecko, tak, więc każdą chwilę, każdy moment, każdą mnóstwo energii poświęcaliśmy. Widzieliśmy, że będzie bardzo trudno znaleźć takie przywództwo, kolejne zarządy, które będą tak samo zaangażowane. I oczywiście początkowo, jak zazwyczaj jest taka zmiana przywództwa, początkowo mieliśmy lepsze, gorsze doświadczenia, ale bardzo okazało się, że ta instytucja żyje własnym życiem bez nas. I nasza wizja była taka, i to chyba było... Ale coś momentami zakłóca twoje wypowiedzi. Nie wiem, czy coś tam może nie działać. Tak, ja właśnie nie wiem, co się dzieje z internetem tutaj. Bardzo was przepraszam. Czy teraz mnie słychać? Tak, teraz jest okej. Okay. Dziękuję. Ja tylko w skrócie powiem, że nam zależało, żeby ta instytucja przetrwała jej założycieli. I uważam, że to jest największy sukces każdej instytucji. Dopiero w tym można ją nazwać jako instytucję. I to, że forum dzisiaj ma już za sobą, nie wiem, dziesiątki zarządów, tak? To już jest 10 zarządów, 12 zarządów było, to jest największy sukces. Prawda. I tutaj w pełni się z Kasią zgadzam oczywiście. Jak ja mam tak mniej więcej po każdych wyborach w FMD, kiedy nowy zarząd jest wyłaniany, staram się w miarę możliwości spotkać z nowym kierownictwem. I muszę powiedzieć, że to jest mniej więcej to samo pytanie, które ty, Janku, postawiłeś. Czy my uważamy, że forum powinno jakieś nowe inicjatywy, czy inne pomysły realizować, czy być może z tymi samymi wyzwaniami każdy kolejny zarząd się mierzy. I powiem szczerze, że jest w tym pewien dzień świstaka. I bardzo często mam takie poczucie, że przychodzi nowy zarząd i mówi, że chce zrobić to, to i to. I potem przychodzi kolejny zarząd za rok albo za dwa i również chce zrobić to. I potem przychodzi kolejny i nadal chce zrobić ten sam problem rozwiązać. Ale to jest chyba urok organizacji studenckich, które stawiają sobie cele, natomiast z uwagi na charakter organizacji, czyli taka pewna kadencyjność, pewna tymczasowość osób, które no, przez studia przechodzą i idą dalej, sprawia, że pewne problemy, no, czy wyzwania, czy plany po prostu są w kolejnych odsłonach realizowane, jak kolejne roczniki studentów przychodzących na uczelnię, to tak samo podobne ambicje, podobne plany się pojawiają. Natomiast jest jeden obszar, który chciałbym, żeby kiedyś się rozwinął i wierzę, że jest ku temu pełny potencjał w FMD, a mianowicie zaszczepienie idei FMD w przestrzeni poza granicami kraju. I muszę powiedzieć, że były ku temu próby. Kolega Karol Bijoś, jeśli dobrze pamiętam, też jeden z członków FMD, założył, czy przeniósł się, już nie pamiętam dokładnie, ale założył na Ukrainie, The Ukrainian Forum of Young Diplomats, wzorowane w pełni na FMD, nawet użył de facto tego samego logotypu, tego pierwotnego logotypu ludzika w czapeczce, tylko czapeczka nie była biało-czerwona, tylko ukraińska flaga. I wydaje mi się, że ten pomysł jest całkowicie do zrealizowania i no i nie ukrywam, że byłoby niezwykle satysfakcjonujące, gdyby któryś z członków wziął na siebie taką inicjatywę i ją przeprowadził, bo to jest całkowicie wykonalne, zwłaszcza teraz w możliwościach technologicznych, które są, nie trzeba podróżować do innego kraju, żeby mobilizować odpowiedników, członków FMD w innych krajach i ich zebrać, zaktywizować, już nie mówiąc o członkach FMD, którzy wyjeżdżają na Erasmusy i inne programy, więc myślę, że tu jest potencjał duży. Natomiast całkowicie się zgadzam, że wspaniale, że forum trwa pomimo tylu lat i mam nadzieję, że faktycznie nas przeżyje. Natomiast no mam niedosyt, że w Łodzi nie ma oddziału FMD i mam nadzieję, że jacyś łodzianie reaktywują łódzki oddział, bo takowy był. I tutaj to taka mała, lokalna, patriotyczna prywata, pomimo że ja i Kasia mieszkamy 20 lat w Warszawie, ale uważamy, że Łódź też zasługuje na to, żeby taki oddział powstał. No ale to już jest oczywiście inicjatywa łódzkich członków FMD. Ja bym tylko
dodała, że naprawdę wszystkie zarządy zrobiły ogromną pracę w umiędzynarodowaniu forum. To znaczy wiele rzeczy, o których ja nigdy nie pomyślała, być członkami różnych platform międzynarodowych, konferencje międzynarodowe były organizowane, też kwestie wysyłania obserwatorów na misje wyborcze przez członków forum. Forumowi pracowali przy wielu szczytach, byli liaison officer za MSZ-u. No to są wszystko rzeczy, które naprawdę przyrosły nasze wyobrażenie, które forum może oferować. I dzisiaj jest już uznaną instytucją, która naprawdę wyciąga wspaniałych młodych ludzi. My też widzimy, że wielu naszych absolwentów, na przykład tak, młodych dyplomatów, potem idzie do forum, bo bardzo są zainteresowani dalszą pracą. Dobrze, dziękuję. Chciałem Was zapytać a propos aktywności forum, którą śledzicie, czy jak ocenilibyście starania forum pod obecną trudną sytuacją pandemiczną? Czy zarówno Wasze organizacje, jak i forum, Waszym zdaniem tę próbę covidową na razie wytrzymują, czy jednak trzeba tutaj starać się bardziej? No ja mam wrażenie, że całkiem nieźle FMD sobie radzi i jeden z ostatnich projektów, no bardzo mi się podobał i dotyczący młodzieżowego przedstawiciela przy NATO. Uważam, że to jest dowód na to, że FMD, pomimo tego, że w sposób zdalny, no potrafi siebie, swoich członków mobilizować. Ale też właściwie to nie odbiega od tego, jaki był profil powstania organizacji, bo warto zauważyć, że FMD od razu powstało jako organizacja ogólnokrajowa. Innymi słowy, nie było możliwości fizycznego kontaktu w trybie ciągłym pomiędzy członkami i od samego początku był zamysł, żeby organizacja była rozproszona po całym kraju. I stąd też z pewną łatwością było, może naturalnym było, że powstały przedstawicielstwa regionalne w poszczególnych ośrodkach akademickich, skąd zgłaszający się członkowie pochodzili. I myślę, że też ta łączność, na którą od samego początku tutaj chciałem kłaść nacisk i jednym właściwie z pierwszych kroków do powstania FMD, to było założenie strony internetowej, co teraz wydaje się być oczywistym, ale wierzcie mi, że w 2001 roku to nie było aż takie banalne technicznie. Ja pamiętam, że zastanawiałem się dość długo, jaką domenę wówczas zarejestrować. Jedna rzecz to było, że wiedziałem, że to będzie środek komunikacji takiej naturalnej dla osób rozproszonych po kraju, ale pamiętam, że zastanawiałem się, czy powinno być dyplomacja.pl, czy dyplomacji.pl. No i wówczas taki lekki... Może taki trochę door selection został w nazwie, w domenie ukryty. No, doszedłem do wniosku, że jeżeli ktoś nie będzie potrafił poprawnie napisać słowo dyplomacji po angielsku, no to być może to jest pewna forma selekcji już na samym początku, że być może nie powinien dołączać się do organizacji, dopóki przynajmniej na poziomie podstawowym angielskiego nie opanuje. No i tak to się zaczęło, więc każdy członek od początku dostawał skrzynkę mailową, dostawał nam profil wówczas na stronie FMD i to było, technologia była pierwszym naszym narzędziem komunikacji i do dziś pozostaje, w związku z czym można powiedzieć, że FMD było tutaj z perspektywy czasu dość innowacyjne. A ja myślę, że pandemia też daje bardzo wiele możliwości, których dotąd nie mieliśmy. My to widzimy bardzo dobrze w Europejskiej Akademii Dyplomacji, gdzie przenieśliśmy ponad 800 uczestników 11 programów online i zauważyliśmy, że daje to możliwość uczestniczenia w naszych programach wielu prelegentom, którzy normalnie do Warszawy nie mogliby przyjechać. Poszerzyła się nam baza osób zainteresowanych udziałem w programach międzynarodowych, więc docieramy znacznie szerzej, znacznie bardziej międzynarodowo, przez to oferujemy programy online. I myślę, że to też jest ogromna szansa dla forum młodych dyplomatów, kiedy w dalszej internacjonalizacji międzynarodowej organizacji
że teraz, kiedy właśnie takie spotkania online są normą, jak możemy zaangażować bardziej jeszcze zarówno naszych absolwentów forum dyplomatów, alumnów organizacji, ale może też właśnie nowych członków międzynarodowych, którzy będą chcieli coś robić online z innych krajów europejskich i zaorajskich. Być może dochodzimy do takiego momentu, że fajnie byłoby oddać głos może osobom, które z nami są, a nie dyskutują jeszcze. Może ktoś z osób oglądających chciałby na przykład jakieś pytanie zadać albo o czymś przypomnieć, bo może wśród widzów mamy osoby, które były też niegdyś w forum albo mają jakieś doświadczenia z forum, którymi chciałyby się podzielić, albo o coś zapytać. Nie wiem, czy mamy taką technologicznie możliwość, ale chyba nie wiem, czy na Facebooku, chyba w komentarzach pewnie można zadać pytanie, czy w jakiejś innej formie. Janku, ale to decyzja należy oczywiście do ciebie. Oczywiście takie pytania, czas na takie pytania był przewidziany, natomiast zobaczę, czy już sprawdzam, czy właśnie takie pytania się pojawiły w komentarzach. Widzę, że Łódź pozdrawia. Tak. Jak na razie z tego, co widzę, komentarz Łódź pozdrawia jest jedynym takim. Widocznie mówimy bardzo wyczerpująco i zgodnie z oczekiwaniami widzów, co bardzo natomiast cieszy. Natomiast ja otrzymałem pewne pytanie od osoby, która nie mogła w tym czasie nas śledzić i ma nadzieję usłyszeć odpowiedź już z nagranej rozmowy. Jakby temat samego maila z domeną diplomacy.pl właśnie. Czy robienie oddzielnego maila z tą końcówką wynikało tylko z właśnie przywiązania do tej powstającej strony, czy miał to być też jakby mechanizm, który pozwalałby członkom FND nie mieć zaśmieconej skrzynki spamem i mieć tą piękną końcówkę, posługiwać się nią w oficjalnych kontaktach, w CV i tego typu przedsięwzięcia? Co, no zamysł niewątpliwie był taki, żeby ludzie chcieli mieć adres, którym będą się w jakimś sensie szczycili, który będzie trochę dla nich wizytówką. W czasie, kiedy forum powstawało, większość osób no, nie miała dostępu do Gmaila, bo jeśli dobrze pamiętam, w ogóle go wówczas nie było. Każdy miał te e-maile gdzieś tam po jakichś mniej bądź bardziej przypadkowych portalach, które bezpłatnie udostępniały skrzynki mailowe. Więc tak, był to zamysł taki, żeby ten adres był też elementem no, pewnego wizerunku profesjonalnego, od razu sygnalizującego, czym dana osoba się interesuje, ale też jest to oczywiście e-mail, który został stworzony po to, żeby mógł nam towarzyszyć no, de facto przez życie jako skrzynka prywatna i też taki zamysł był, że osoby przychodzące do alumnów, jeżeli będą tylko miały takie życzenie, to mają możliwość zachować adres później i znam szereg pierwszych członków, założycieli FMD, którzy do dziś dzień, pomimo tego, że pełnią niejednokrotnie poważne funkcje czy w biznesie, czy w instytucjach międzynarodowych, korzystają z tego jako swojego wiodącego prywatnego adresu mailowego. Więc myślę, że ten cel w jakimś stopniu został potwierdzony potem w działaniu, co cieszy. No ja tutaj sam mogę powiedzieć, że przy jednej z moich pierwszych wizyt oficjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Dolnośląskim, kiedy jedna z pań zobaczyła właśnie końcówkę diplomacy.pl w mailu, uznała, że wręcz, że jestem członkiem jakiejś ambasady, więc rzeczywiście to wprowadza ciekawy nastrój. Natomiast tutaj pojawiają się pytania też dotyczące samej rekrutacji. Oczywiście tutaj pojawiło się pytanie, czy absolwenci studiów również mogą dołączyć do forum. I tutaj oczywiście informuję, że jak najbardziej. I chciałem was przy okazji tego zapytać, czy forum w swojej pierwotnej formie, jak było zakładane, było przewidywane przez was właśnie tylko dla studentów, czy również dla absolwentów i dla licealistów?
To się w jakimś stopniu wykuwało i na samym początku zamysł był taki, nawet tak się zresztą przedstawialiśmy, że Forum Młodych Dyplomatów jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane polityką zagraniczną już z doświadczeniem. To było trochę na wyrost w tym czasie, no bo wszyscy mieliśmy tam po 20 parę lat. Natomiast można powiedzieć, że od samego początku chcieliśmy gromadzić osoby, i myślę, że tak po dziś dzień jest, osoby, które już wykonały jakieś kroki w stronę polityki zagranicznej i w stronę aktywności. Innymi słowy, trochę to, co Kasia przekazuje w Europejskiej Akademii Dyplomacji, czyli urzędnik, okej, państwowy dyplomata, ale jednocześnie lider. To znaczy, że na swoim odcinku, w swoim zakresie kompetencji można być liderem, nawet będąc w zhierarchizowanej strukturze służby cywilnej, a tu konkretnie służby zagranicznej. I szukaliśmy osób, które mają taki potencjał, które już jakimiś działaniami, na przykład członkostwem w kołach naukowych, czy członkostwem w innych organizacjach. I tutaj nie było nawet wręcz żadnej zawiści, wręcz to było pożądane, żeby te osoby były aktywne w innych środowiskach również. I to było premiowane przy procesach rekrutacji do FMD właśnie po to, żeby te osoby były jednak inicjatywne, żeby nie były tylko, że tak powiem, owieczkami. Ja tylko dodam, że ja skończyłam studia w 2003 roku, jeszcze potem robiłam podyplomowe studia w Kolegium Europejskim w Brugii w 2004 i dopiero w 2004 zostałam przewodniczącą forum już jako absolwentka i byłam nią przez 4 lata, więc nigdy nie było takiego kryterium absolutnego, że tylko studenci. Oczywiście to była organizacja, która przyciągała młodych aktywistów, tak? I w takim formacie chcieliśmy, żeby ta instytucja jako stowarzyszenie, jako organizacja pozarządowa pozostała. I wydaje się, że to się udało. Natomiast nie sądzę, że kryterium tutaj studentów jest kryterium bycia forum modelu. Wręcz przeciwnie, pamiętam, że mieliśmy i członków, którzy już pracowali od wielu lat w różnych ministerstwach, na przykład w Ministerstwie Kultury, i nadal byli członkami aktywnymi, i nadal prowadzili różne projekty i tą swoją wiedzę też wnosili, więc absolutnie kryterium wiekowe nie grało roli. Tak, odpowiadając na pytania między innymi absolwentów studiów pod naszą transmisją, jeżeli mają Państwo poza samym wstąpieniem do Forum Młodych Dyplomatów później ambicje również zostania przewodniczącą, jak Pani Katarzyna Pisarska, to jak widać jest to jak najbardziej możliwe. Kolejne pytanie, co było dla Was największym wyzwaniem przy tworzeniu Forum Młodych Dyplomatów? Ja to może rozwinę. Czy były jakieś elementy w 2001 czy 2002 roku, z których się obawialiście, że coś nie wypali, że jest to pierwsza organizacja tego typu i że trzeba wszystko zbudować od nowa? Jakby co było dla Was największym tutaj wyzwaniem? Ja myślę, że to, co jest chyba powracającym wyzwaniem dla FMD, że postawiliśmy dość wysoko poprzeczkę członkom już na wstępie. Innymi słowy, każda osoba, która przechodziła przez sito rekrutacyjne, a staraliśmy się być wymagający, można powiedzieć, że w jakimś sensie już była tak zadowolona z tego, że została członkiem FMD, że to już samo w sobie niekiedy było spełnieniem jej ambicji. No i to jest problem oczywiście dla kierownictwa organizacji, bo my chcemy nie tylko mieć zdolnych i aktywnych członków, którzy w innych miejscach potwierdzili, że są idealnymi kandydatami do FMD, ale też chcemy, żeby te osoby kontrybuowały do rozwoju FMD. I to był pewnego rodzaju problem. Natomiast ja zauważyłem, że to jest poprzeczka dla każdego zarządu, i można jej sprostać po prostu oferując członkom, którzy są wymagający, atrakcyjne inicjatywy. Ja pamiętam, że jako przewodniczący, jak robiłem jakieś, nazwijmy to, mniej atrakcyjne spotkania, przychodziło mniej ludzi. Robiłem spotkanie z, nie wiem, z ministrem, nagle się zgłaszali wszyscy i jeszcze alumni się nagle odzywali, że oni też chcą dołączyć. Robiłem jakieś tam mniej aktywne, czy mniej ciekawe spotkanie, wymagające jakiejś aktywności.
było mniej ludzi. Potem było, nie wiem, spotkanie w rezydencji ambasadora wydane, USA wydane na cześć FMD. Nagle wszyscy się odmeldowali, również z absolwentami, z alumnami. Więc no to jest być może no, odpowiedź, że żeby ludzie byli aktywni, no to musimy im w czasach skoro chcemy mieć wymagających członków, no to musimy wymagającą ofertę również przedstawić. My w rozumieniu kierownictwa FMD na poziomie czy ogólnokrajowym, czy regionalnym. Więc nie można się na członków obrażać zgodnie z zasadą komunikacji. To nadawca jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich środków przekazu, w związku z czym to po naszej stronie jest wtedy, żeby ich zmotywować. Kiedy Zbyszek zakładał forum, no to na początku był to oczywiście projekt i ten projekt no, niósł ze sobą jakieś tam ryzyka, ale on nie był taki duży, bo wiadomo, no, projekt można zrealizować 2 roki, go zamknąć, 2 lata i go zamknąć. Natomiast kiedy już przyjmowałam, to mieliśmy takie bardzo dobre zrozumienie wspólnie z Zbyszkiem, że będziemy chcieli stworzyć te instytucje. I myślę, że tutaj były największe wyzwania, bo instytucje to są procesy, a więc właśnie jak zaangażować członków, podzielić ich na oddziały w różnych miastach w Polsce, rozdzielać na różne projekty. Każdy nowy członek musiał pod jakimś projektem funkcjonować i jakiegoś rodzaju właśnie działania wykazać. Stworzyliśmy cały nowy statut, gdzie w pierwszym roku trzeba było wykazać jakością zadań. Więc myślę, że to właśnie proces był duże wyzwanie. No i oczywiście finansowania każdej organizacji. Rozumiem. Bardzo Wam dziękuję. Czyli można w zasadzie trochę skwitować taka na potrzeby rekrutacji oczywiście, że im ktoś więcej w forum od siebie daje, tym więcej od forum otrzymuje. Absolutnie. Więc dobrze. Mam nadzieję, że macie jeszcze czas na kilka pytań, bo zainteresowanie rośnie w komentarzach. Tutaj jedno z pytań mówi, jedna z obserwujących napisała, że bardzo podoba jej się pomysł właśnie internacjonalizacji forum i pytanie do Was, czy widzicie go jako formę stowarzyszenia międzynarodowego zrzeszającego aspirujących polskich dyplomatów, czy rozszerzenie działalności na zagraniczne przedstawicielstwa i członków? Ja myślę, że inicjatywa, przynajmniej taki był zamysł, bo on już był parę razy dyskutowany, to był taki, że to nie chodziło o zrzeszenie za granicą Polaków, bo organizacje zrzeszające Polaków w poszczególnych krajach zazwyczaj już są. Natomiast zamysł był taki, żeby w poszczególnych krajach, można powiedzieć, tworzyć narodowe organizacje na wzór Polski. Bo też chyba byłoby dla nas wszystkich satysfakcjonującym, że Polska stała się pierwowzorem do powołania organizacji, które istnieją w innych krajach. I to byłaby też taka nasza cegiełka i też no, pewnego rodzaju, no, można powiedzieć, możliwość kształtowania struktury tego rodzaju organizacji. Wydaje mi się, że to bardziej by polegało na tym, że tworzy się pewnego rodzaju schemat i sposób powoływania danej struktury, na początku być może bez osobowości prawnej w poszczególnych krajach, ale wraz z upływem czasu, żeby wznieść pewne, można powiedzieć, różne poziomy rozwoju czy uznania danej struktury w danym kraju, no to potem pewnie te środowiska musiałyby zarejestrować stowarzyszenie na prawie krajowym i prowadzić pod tą osobą prawną swoją działalność. Natomiast, ażeby mogły się posługiwać określeniem, że są częścią, powiedzmy, nie wiem, czy europejskiej, czy międzynarodowej organizacji Forum Młodych Dyplomatów, no muszą wypełniać oczywiście pewne obowiązki związane z członkostwem. Tutaj myślę, że wzorów do naśladowania, takich jak chociażby w ISEC-u czy w innych organizacjach, które już są dość ugruntowane, jest, w którym można się inspirować, nie ma w tym według mnie nic nagannego i warto te wzory, z tych dobrych wzorów korzystać. Kasiu, czy miałabyś tutaj do tej formy internacjonalizacji coś do dodania? Nie, ja się absolutnie zgadzam. Zawsze nam chodziło o to, żeby to byli jednak zagraniczni studenci czy absolwenci, dlatego że
co jest właśnie wartość informacji, a możliwość interakcji z inną kulturą, z innym człowiekiem, z innym językiem. Więc myślę, że wówczas też ta interakcja między różnymi ośrodkami międzynarodowymi forum dodawałaby jeszcze większej wartości dla członkiem Polskiego Forum Dyplomatów. Rozumiem. Bardzo Wam dziękuję. Zostały jeszcze dwa pytania, ale w zasadzie parę komentarzy da się nieco połączyć tematycznie, ponieważ pytania są o ewolucję idei forum i jakby transformację forum początkowego do forum dzisiejszego, to już trochę dzisiaj poruszaliśmy ten temat. Natomiast pytanie konkretniejsze pada tutaj o struktury, jak ewoluowały. Czy od początku zakładaliście te mechanizmy, które są w forum obecne dzisiaj, czyli grupy regionalne, grupy językowe, alumni i radę programową, czy to też była część ewolucji, zmian statutów i nie było to częścią pierwotnego zamysłu? Pewne stałe elementy były, takie jak właśnie podział na obszary zainteresowań, że członkowie dzielili się na grupy tematyczne, ale dodatkowo na tę siatkę zainteresowań nakładała się siatka regionalna, to znaczy regionalna w rozumieniu przedstawicielstw w poszczególnych województwach. Czyli można było być z Krakowa, ale jednocześnie być członkiem grupy europejskiej, której przewodnicząca jest w Warszawie na przykład, tak? I w ten sposób to było i to widzę, że te wzory powracają i one są podobnie stosowane. Jeżeli chodzi o samą radę programową, która też ewoluuje, jak i FMD, to zamysł był taki, żeby nie wykluczać pamięci instytucjonalnej, która gromadzi się najbardziej właśnie w osobach najbardziej aktywnych w FMD, czyli osobach, które są w zarządzie. I chodziło o to, żeby w jakiś sposób je związać z organizacją na dłużej, ze statutem takim, powiedzmy, już nieaktywnym, niewymagającym czynnego udziału w pracach FMD, ale z byciem, powiedzmy, takimi trochę strażnikami, w dobrym tego słowa znaczeniu, żeby forum nie zdryfowało w sposób niekontrolowany na jakieś manowce. W związku z czym to była taka, trochę jaka taka rada starszych, ale osób, które oddały swoje serducho FMD i które niewątpliwie są życzliwe FMD, w związku z czym jeżeli są jakieś sytuacje trudne, no to wtedy rada programowa angażuje się, bo wiadomo, że to są osoby życzliwe i które już nie mają aspiracji do tego, żeby, nie wiem, walczyć o władzę w strukturach, tak, czy faworyzować jedną czy drugą osobę. Są pewnego rodzaju takim trochę sądem samozwańczym, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, przy takich bardzo poważnych rzeczach, które na szczęście nie mają specjalnie miejsca. Więc takie zazwyczaj członkowie sami swoje wszystkie jakieś tam wyzwania załatwiają samodzielnie, ale zawsze gdzieś tam z tyłu jest ta rada programowa, która może służyć pomocą, może służyć miejscem właśnie do tego, żeby korzystać z doświadczeń poprzednich zarządów. Ja bym powiedział, że to można jeszcze usprawnić, to znaczy można jeszcze bardziej korzystać z gotowości członków Rady Programowej. Ja bym powiedział, że do któregokolwiek z członków Rady Programowej nie wystąpicie z jakimś zapytaniem, prośbą, jestem przekonany, że poświęcą Wam czas. I każdemu członkowi czy członkowi zarządu, bo to są osoby, które rozumieją, jakimi wyzwaniami kieruje się tego rodzaju organizacja studencka i też byli w tych butach i są gotowi z pewnością służyć pomocą. Myślę, że można by jeszcze bardziej wykorzystywać trochę instrumentalnie, w dobrej wierze, z perspektywy FMD. I te osoby też, tak jak często spotykam się z nimi, no bo utrzymujemy oczywiście kontakty, to też często chcą być angażowane, niezależnie od tego, w którym miejscu swojego życia zawodowego, czy w jakim kraju w danym się momencie znajdują. Kasiu, czy jako przewodnicząca po Zbyszku i mówiłaś też o statucie dzisiaj, miałabyś coś do dodania względem ewolucji struktur? Tak, my przez te 4 lata zmieniliśmy statut dwukrotnie, z tego co pamiętam, ponieważ musieliśmy dodać kwestie oddziałów, które w całych założeniach funkcjonowały. Znaczy, jak zakładaliśmy forum, to o nich nie myśleliśmy, więc rozszerzyliśmy statut
i też o rolę Rady Programowej, bo wraz z tym, jak ona się rozrastała, strony przychodziły, no też chcieliśmy, żeby rola była widoczna, tak? I myślę, że to się udało, ale jestem przekonana, że kolejne zarządy robiły jeszcze więcej. Rozumiem, bardzo Ci dziękuję. I ostatnie pytanie już obiecuję, czyli znowu troszkę o historię, ale troszkę o czasy współczesne, czyli czy są jakieś inicjatywy, które pamiętacie z tych pierwszych, czy modele inicjatyw z tych pierwszych lat, których Wam dzisiaj brakuje, których forum nie kontynuuje, a których odrodzenie byście widzieli w obecnych czasach? Bardzo dobre pytanie. Wiesz, ja myślę, że kiedy my zakładaliśmy forum, to był zupełnie inny świat. I ja bym nie chciała, żeby forum trwało do tego, co było kiedyś. Natomiast wolałabym, żeby było w stanie odpowiadać na wyzwania i oczekiwania członków dzisiaj, tak? Osób, które jednak są 20 lat młodsze od nas, które zostały jakby ukształtowane przez zupełnie inne procesy. Dla nas najważniejszym procesem było na przykład możliwość w ogóle wejścia Polski Europejskiej i NATO, możliwość otwarcia granic, Schengen, podróżowanie, studiowanie za granicę. To wszystko było już niedostępne, jak zaczynaliśmy forum od dyplomatów, albo bardzo ograniczone. Tak, to dopiero się otwierało. No dzisiaj członek nowy, młody forum młodych dyplomatów przychodzi, mając już wszystko dostępne, ale są inne wyzwania. I to są wyzwania związane z globalizacją, ze zmianami klimatycznymi, z digitalizacją. To są wszystkie te rzeczy, które forum musi dzisiaj, na które forum musi odpowiadać, tak? Członkowie muszą projekty kształtować wokół tego. No, jak najbardziej tutaj z Kasią oczywiście się zgadzam i myślę, że jak wtedy na początku lat 2000 no, zmagaliśmy się z budowaniem w ogóle pozytywnego wizerunku Polski w świecie. Każdy członek FMD jeżdżąc za granicę no, musiał tłumaczyć, że tak, Polska zasługuje na członkostwo w Unii Europejskiej. No, takie były realia i mniej więcej czym bardziej na zachód, tym bardziej się pytano i powątpiewano, czy na pewno my tam jesteśmy potrzebni. To mam wrażenie, że po tych kilkunastu latach momentami no, mamy czkawkę wizerunkową i też musimy na nowo potwierdzać niekiedy, że faktycznie Polska nie jest jakimś na nowo niesfornym członkiem Unii Europejskiej i to też jest rola dla dyplomacji publicznej, tak? Czyli że członkowie FMD z jednej strony no, są odpowiedzialni za budowanie pozytywnego wizerunku za granicą, ale też za zabieranie głosu w obszarze polityki zagranicznej jako młode pokolenie, które będzie ten wizerunek musiało kontynuować i będzie chciało. I myślę, że też być może takiego głosu FMD w jakimś sensie nawet niekiedy i krytycznego wobec tego, co robi polska dyplomacja, czy obecna, czy przeszła, czy przyszła. Myślę, że ten głos od czasu do czasu mogłoby FMD zabierać. Może nie trzeba to od razu zmieniać z nazwiska, jedna osoba nie musi się pod tym podpisywać, ale może FMD jako organizacja zabierać głos od czasu do czasu. Wydaje mi się, że to byłoby też takie budowanie siły FMD jako organizacji opiniotwórczej, która jest żywotnie zainteresowana pozytywnym wizerunkiem Polski w świecie, bo taka jest no przede wszystkim idea FMD, czyli żeby w sposób apartyjny budować pozytywny obraz Polski w świecie. Natomiast wracając jeszcze do Twojego pytania o to, jaka inicjatywa mi tak trochę zapadła w pamięć i wydaje mi się, że można by ją reaktywować, to było coś, co się nazywało bodajże Klub Młodego Dyplomaty chyba, tak? Czy była taka inicjatywa polegająca na tym, że FMD organizowało dla młodego pokolenia dyplomatów akredytowanych w Polsce
różnego rodzaju spotkania. To one czasami miały mniej bądź głównie towarzyskie, takie powiedzmy, czasami poświęcone kulturze danego regionu czy kraju. I to było miejsce do wydarzenia inicjowane przez FMD, na które przychodzili, czy które gościli czasami młodzi pracownicy placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce. I to na różnych poziomach, zarówno na poziomie ambasad, czasami w regionach na poziomie konsulatów. No to było fajne i wydaje mi się, że podobało się zarówno członkom FMD, jak i korpusowi. To chyba nazywało się Młody Korpus Dyplomatyczny. No tak, to chyba taka była nazwa. I wydaje mi się, że ta inicjatywa mogłaby być z powodzeniem reaktywowana, bo dyplomatów zagranicznych w Polsce nie jest mniej, a raczej więcej. No i z pewnością odrodziłoby to dostęp członków FMD też do dyplomatów z prawdziwego zdarzenia. Chciałem na zakończenie, bo już pytania zarówno moje, jak i internautów się wyczerpały, chciałem prosić Was o takie słowo podsumowania i zapytać, jak zachęcilibyście w tych ostatnich dniach rekrutacji do Forum Młodych Dyplomatów niezdecydowanych kandydatów, a tych, którzy już wysłali zgłoszenie, upewnili w tym, że to dobry wybór, jako że zostało nam jeszcze właśnie 5 dni rekrutacji. Tak, słowo od Was na koniec. Ja w trzech słowach dosłownie. Pierwsze, wspaniałe kontakty i network, który zostaje na całe życie. Drugie, możliwość zdobycia wiedzy, doszkalania się przez program Akademia Młodych Dyplomatów i poprzez realizację projektów w sumie umiejętności miękkie. No i trzecie, reprezentowanie Polski, bo przecież forum i członkowie forum reprezentują Polskę na różnych konferencjach, w różnych formatach, platformach unijnych, których forum jest częścią. Więc no to wszystko daje niezwykle możliwości i szczerze zachęcam. To doświadczenie z Forum Młodych Dyplomatów ukształtowało potem nie tylko kierunki, które na początku pytałeś, ale przede wszystkim nas jako ludzi nauczyło nas bliżej empatii w stosunku do innych, nauczyło nas najważniejszych cech związanych z zarządzaniem, z przywództwem, z komunikacją, więc bardzo serdecznie wszystkich zachęcamy do rekrutowania i pracy na rzecz forum. Ja tylko podpisuję się w pełni pod tym, co Kasia powiedziała, ale jeszcze bym dodał, że jeżeli myślicie poważnie o tym, żeby pracować w polskiej służbie zagranicznej, a nie wykorzystacie takiej możliwości, jaką daje członkostwo w Forum Młodych Dyplomatów, to według mnie nie myślicie poważnie o pracy w polskiej służbie zagranicznej. W związku z czym, ponieważ forum to jest taka inicjatywa, która daje możliwość realizowania każdego projektu i tylko od osób będących wewnątrz organizacji zależy, jaki ona nabierze kształt. W związku z czym można zbudować sobie takie piękne portfolio przygotowania do pracy w służbie zagranicznej, jakie tylko będziecie sobie życzyli. Innymi słowy, no, czas się zapisać. Bardzo Wam dziękuję za to słowo podsumowania. Do kandydatów, którzy jeszcze nie złożyli formularza zgłoszeniowego, kieruję gorące zachęcenia, ponieważ tak jak mówiłem, rekrutacja trwa do 26 października i do końca miesiąca mamy nadzieję, że wszystkie już aplikacje zostaną rozpatrzone. A Kasi i Zbyszkowi chciałbym ogromnie podziękować za to, że znaleźli czas w swoich napiętych grafikach na to, żeby wesprzeć po raz kolejny naszą rekrutację i za to, że wspieracie forum cały czas. I gorąco Wam dziękuję za tę wieczorną rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia na przyszłych akcjach i spotkaniach. Dzięki Janku bardzo. My życzymy 100 lat forum, które teraz 20-lecie będzie obchodziło w najbliższym czasie. Jesteśmy do dyspozycji.